Krój! Będę płakał. Możesz się i swajdać! Tak jest. A ty co, oszalałeś? Skąd się tu wziąłeś? Ze śmieciarki. Co kucharz robi w śmieciarce? Nie jestem kucharzem, tylko tu, ze sklepu. Ja też jestem ze sklepu. Mam nadzieję, że ze spożywczego. Oczywiście, że nie. Z zakładu pogrzebowego. Potrzebujesz zniżki na trumnę? Wezmę dwie! Ktoś zamawiał koktajl? Piłeś z niego? Ja? Nie. Nigdy w życiu. No dobra, piłem. Tak, piłem. Zwolnij mnie, proszę. Oni ciągle coś gadają, proszę. Oni są wszędzie. Musimy usunąć z menu koktajle z muchomorów. Wystarczy! Jesteś barmanem, a to twoi żołnierze! Wydawaj rozkazy! Mogę? Tak? Dziękuję bardzo! Koktajle na nasz koszt! A może frytki do tego? Cześć! Jestem twoim nowym współpracownikiem, nowym kelnerem. Moje kondolencje. Nie, nie, wręcz przeciwnie, jestem cały podekscytowany. Moja pierwsza praca, pierwsza wypłata. Wypłata? Znajome słowo. Dawno go nie słyszałam. Co? A mi obiecano 20 tysięcy. Niesamowite. Czyli moje 10 tysięcy i jego 20? Dobra, muszę się go jakoś pozbyć. Co? Jak to pozbyć? A ja co, powiedziałam to na głos? Dobra, idź się przygotuj. Na nasze męki. Miałaś na myśli szkolenie? Nie, nie miałam. Wydłub oczka! Kto cię tu wpuścił? Ty? Ja też muszę odstawić mu homory. Wiecie, skąd mam ten garb? Ugryzł cię wielbłąd? Dniami i nocami pracowałem nad perfekcją róży na torcie, by wyszło arcydzieło! A wyszedł arcygarb. A wiecie, skąd mam te blizny? Ziewnąłeś zbyt mocno? Przygotowywałem koninę! Mięso sam zdobyłem. A to kto? A ty kto? Karaluch. Karaluch! 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 Nienawidzę karaluchów! Do szeregu! Baczność! Najpierw wytrzyj stół. Powinny już być czyste. Jasne, bez problemu. Mama, mama, mama.
Nieudacznik. Nic nie potrafię zrobić dobrze. No, jesteś nieudacznikiem. Coś cię boli? Nie. Masz rację. Muszę zostać i udowodnić coś sobie. On głuchy, czy co? Teraz przygotujemy bardzo proste danie. Poradzą sobie z nim nawet takie niewyrośnięte indyki. Super, pierogi. Ty, pierogu na nogach. Musimy usunąć to danie z menu, ponieważ ono nie dochodzi nawet do gości. A co, zepsuło się? Tak, w żołądku tego żarłacza. Kucharza. Wygląda na to, że kucharz też został wchłonięty. Będziemy gotować pastrami. To nie brzmi jak dobry pomysł. To wy źle brzmicie, kiedy mówicie, że jesteście kucharzami. Oho, w końcu jesteśmy kucharzami. Witaj, Grażyno. Nie wierzyłaś mi? Jestem teraz szefową kuchni. A więc udław się i dalej sprzedawaj te swoje chińskie klapki. Bo ja nie wracam. Na moje święte indyjskie przyprawy. Nie, nie jesteście szefami kuchni. Pani Grażynko, trochę przesadziłam. Twoje klapki są bombowe. Tak jak i pani. Pani Grażynko, Grażyneczko. Więc kim jesteśmy? Jesteście zgniłymi ślimakami. Nie śmierdzisz. Ty też nie. Zaczynamy! Tylko 5 godzin i razem przygotujemy aromatyczną wędzonkę uprzednio leżakowaną w solance. Chyba się zgubiłem! Gdzie jesteście? 100%? Oj, to dopiero są supermoce. Pani Grażyno, udław się jeszcze raz. Mam supermoce. Zostawiam cię. Dokąd idą ludzie z supermocami? Utnę twój tyłek i posadzę na kuchence. I upiekę na małym ogniu. Pani Grażynko, proszę zabierz mnie stąd. Zgadzam się chodzić w twoich chińskich klapkach. Sprawa wygląda tak. Podchodzisz do tych jeleni. Masz na myśli gości? Tak, o tych samych. A my co? Mamy gości? Powiedzieliście im o promocji? Hotelowy koktajl w cenie 2 to bardzo dobra oferta. Nikogo nie ma, uspokój się. A gdzie są ludzie? Oni co? Wyginęli? Może poszli do konkurencji, gdzie karaluchy nie są daniem dnia. I co mam teraz robić? Znowu rozmawiać z butelkami? Nikt cię do tego nie zmusza. Tak, ale to jest bardzo nieuprzejme, jak im nie odpowiadam, okej? A to kto? Nasz barman. Oho, jest tu bar? Aha, sami byliśmy w szoku, jak ten barman wyszedł z butelki. Gin? No, na pewno ma go w sobie. Całkowicie się zgadzam. Pomogę wam! Czy jesteś w stanie przygotować coś jadalnego? Oprócz pierogów. Aha. To była dobra kuchnia. Tyle razem przeszliśmy. Żegnaj, przyjacielu. Hej, nie widziałeś tu naszych? Macie coś do jedzenia? Mówię do was. Na co czekasz? Zmiażdż tego karalucha. Sama się zmiażdż.
Au! No już, usiadł przy stole. Czy to był karaluch? No, a co? Nic. Jestem tchórzem i zerem! Jestem tchórzem i zerem! Zapomniałeś o nieudaczniku. Racja! Boi się ciebie. A, przy okazji twój but. Dziękuję. Zamawiasz coś? Nie, pobiegnę do sklepu. Właśnie wyrzucili przeterminowany towar. Mniam, mniam. Czy ktoś tu w ogóle jest? Poza karaluchami? Tak, ja też jestem oburzony. Ręgarnia chorób, a nie restauracja. Lubisz zwierzęta?